Taka ciekawostka mnie naszła, bo ludzie wracają z kościoła, jak ktoś jeszcze chodzi na przykład na msze niedzielne, no to potem się rozmawiało, no, o tych ludziach, kogo się spotkało w kościele, kto jak był ubrany, kto gdzie stał, czy kogoś nie było. Takie różne rzeczy o ludziach się rozmawia po kościele. Znaczy, ja nie spotkałem się, żeby gdzieś w moim otoczeniu na ktoś wyszedł z kościoła i jeszcze dyskutowała o tym, co ksiądz powiedział. Takie żarliwe dyskusje temat tego, co ich przed chwilą spotkało. No, spotkało ich to, że po prostu no, tyle wiedzieli, co mogli je powiedzieć. A ciekawe, jakby ich zapytać właściwie, o co chodziło w tej Ewangelii tak naprawdę. I czy potrafiliby opowiedzieć ją swoimi słowami. Przykład jeszcze, czy daliby radę przetłumaczyć to na nasz współczesny język? No, bo tam kiedyś były jakieś lampki oliwne, czy jakieś, no co tam jeszcze było? Mira była, kadzidło, złoto. No to dzisiaj się nie daje takich prezentów. A i też, no, królowie są inni, bo już nie ma królów, więc ciekawe, kto by przyszedł. No, tak w dzisiejszych czasach, gdyby się powtórnie Jezus urodził, no bo jak no, ma przyjść, no to się musi urodzić. No, a może już się urodził. Jaka trójca go odwiedzi? Polaryzowana trójca, najczęściej prokuratura albo komornik, policja. No i kto? No, jeszcze sąd, nie? Taka święta trójca dzisiaj panująca. Poseł ma mniej mocy niż oni przecież. No tak, takie czasy właśnie nastały fajne. No co tutaj można jeszcze dużo powiedzieć? No dzieje się ciekawie. Są już widoczne zmiany na świecie, pozytywne zmiany. No, że raczej ludzie nie chcą mieć nic wspólnego z tymi darami, co Grecy przynoszą i z tymi darami, co nasi urzędnicy przynoszą. To nie są raczej dary, które raczej no, my chcemy. Naszym największym darem to jest być sobą najbardziej jak potrafisz. No a nie da się, bo masz kagańce wszędzie w postaci różnych artykułów. No i jeszcze jest kaganiec taki no dobra i zła, bo to jest kaganiec. Ktoś ci mówi, że to jest złe, to jest złe, to jest złe, a pójdziesz do innego domu, a to tak no, dowiadujesz się, że to jest rzecz zupełnie normalna, naturalna. Ty masz tylko takie środowisko, w które się wkupiłeś, no, nauczyłeś się z niego i potem masz taki, wychodząc z tego domu, to taki masz własny już ułożony kaganiec, bo inaczej by cię nie wypuścili przecież bez kagańca. No, oni muszą wiedzieć, że ty będziesz wracał do tego domu. No, że raz, że nie wpadniesz pod auto na początku, że trafisz w ogóle ze szkoły do domu samodzielnie. No i teraz właściwie jedyną wolnością to jest chyba to, że można wychodzić z domu sobie tak o, pochodzić tu, pochodzić tam. Ostatnio za bardzo nie można chodzić do urzędów, bo urzędnicy straszą policją wchodzących i nie wpuszczają ich bez kagańca, bo mówią, że to jest złe. Dobrze jest chodzić na zewnątrz, można sobie chodzić na zewnątrz, to jest dobre, jak wszyscy chodzą, ale jak już oni wchodzą do budynków, no to tam są urzędnicy i to raczej no, zagraża tym urzędnikom. No, chociaż osobiście widziałem, że akurat u nas w Jaworznie, w prokuraturze, to nikt nie nosił maseczki pracowników, prokuratorów. Nie ma pandemii tak naprawdę. No, u nas jest no, udawana pandemia. No ale to co? No, ja już to odkryłem. No niektórzy jeszcze tego może nie odkryli, że to jest udawane. No ale jak też odkryją, no to czym się przejmować? Co oni nam mogą zrobić? No co nam mogą zrobić? Co nam mogą zrobić w udawanej pandemii? No, muszą wykazać, że to jest prawdziwa pandemia, taka jak historycznie prawdziwa, bo no bo to przecież ta nazwa, jakby nie było, ta definicja powstała w którymś roku. No, w którymś roku to powstało i no to
pierwsza pandemia na przykład gdzieś, gdzie jeszcze nazwy nie było, no po prostu nagle jakaś wioska czy małe miasteczko zaczęło wymierać. I tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi. W sąsiednich miastach nie, a tylko u nich. No i to właściwie nazywa się pandemią. To, że nikt nie wie, o co chodzi. No to jest proste. No na tym polega właśnie rozwój, że taka pandemia uczy stworzyć lekarstwo albo dowiedzieć się, jaka jest ta przyczyna tego, że to się pojawiło. No tutaj raz gdzieś tam jakiś za dużo szczurów było na przykład. No to ludzie się nauczyli tego, że no pozbywali się szczurów. No po co wymyślać lekarstwo na pandemię, jak się można szczurów pozbyć? No, a u nas już wymyślono leki, taką jedną wstrzykiwaną substancję, która działa na każdego. To jest taka pierwsza na świecie substancja. Znaczy właściwie to nie, bo ta pierwsza na świecie substancja, która działa na każdego, to jest placebo. Przecież to jest taki lek, który no na wszystko to jest. Przecież to jest, no naprawdę, to jest, można powiedzieć, najnowszy lek. Najnowszy lek i zawsze aktywny. No bo to jest proste. No, wymyślasz nowy lek, którego jeszcze nie było, no i bierzesz zawsze to samo placebo bierzesz do niego i badasz. Bo wiesz, do czego porównujesz, tak? Innymi słowy, im bardziej placebo leczy i oni na przykład obserwują, że ten lek leczy, mniej więcej w połowie tak samo jak placebo, no to co to oznacza? No a co oznacza, jak placebo bardziej leczy od ich leku? No właśnie, tutaj można by porównać do placebo tą substancję na normalnie. Powiedzieć wprost, proszę pana, no, możemy panu wstrzyknąć placebo, ale tak naprawdę, no po co będziemy panu wstrzykiwać cokolwiek? No po co te kłucia i inne rzeczy? To mówmy się, że pan to na przykład, no, a czy to tak naprawdę on to musi wziąć do ust? No też nie musi. No więc no, wystarczy, nie wiem, jakaś deklaracja z jego strony, że rozumie, że w tym momencie leczy go placebo. No, a skoro placebo jest tak samo skuteczne jak szczepionka, no to na cholerę szczepionka, jak masz już lek, placebo przecież zażyłeś. I on jest tak samo skuteczny, nadbardziej, bo tamto jest, no tamto i zabić potrafi. No to jak to leczy, jak to zabija? Jak coś zabija, to nie leczy przecież. No więc jak to można nazwać lekiem? Eksperyment to jest po prostu najzwyczajniej na świecie. No też nie do końca, bo po coś to się chce, żeby wszyscy ludzie mieli coś w sobie. Coś takiego wyjątkowego, co oni już. No zależy im, żeby w jednej z tych szczepionek dorzucić coś tam, jeden składnik. W następnej szczepionce dorzucić drugi składnik. Niech to sobie tam pobędzie w organizmie i niech to się wtedy złączy. To można też w ten sposób projektować, że jest to RMNA. No to można jakąś połówkę wrzucić teraz, na przykład schematu, mechanizmu czegoś tam, tego urządzenia. No na taśmę montażową na razie połówka wpadła. No a za na przykład za pół roku teraz pojawia się na przykład druga połówka. To się tam automatycznie jakoś w jakiś sposób przyciąga i montuje i wtedy już masz zmontowaną jedną rzecz. No i wtedy dopiero to może funkcjonować, jakiś program na przykład wywołać w ludziach. No bo chodzi o to, no to o co chodzi? Chodzi cały czas o jedno i to samo, żeby władza miała jeszcze większą władzę. A jak się ludzie buntują i ludzie już tak naprawdę w dzisiejszych czasach i z jednej strony i z drugiej strony wypowiadają się krytycznie i to teraz już praktycznie mało słychać, że są jakieś podziały polityczne. No bardziej, no każdy się dziwi, dlaczego oni to robią. Ludziom się to nie podoba. Sami nie chcą odpowiadać na pytania. Nie udzielają takich odpowiedzi, które by cokolwiek wyjaśniały.
To są tylko emocjonalne przekonania. No, mało konkretów. Mało konkretów, po co im to. Znaczy, teoretycznie wiedzą, po co im to, żeby nie było pandemii. No, jest temat do rozmowy. No i pomysł jest taki, żeby nie było pandemii, to trzeba przyjąć coś, co w fabryce nazwali szczepionką. Nie chcę powiedzieć, czy to jest. Nasz rząd też za bardzo nie ma ochoty wiedzieć. Przynajmniej no, pokazuje po sobie, że nie ma pojęcia, co tam w środku jest, albo no, coś ukrywa, co tam w środku jest. No ale to takie dosyć dziwne. No, sprowadzić coś z obcego kraju i powiedzieć, że to jest czas przymusowo, wszyscy musimy to zażyć. Nie, to co? No właśnie co? To co właśnie? Ta pandemia wygląda na taką, że raczej no chętnie się będzie latami mówiło, o ile się nic nie zmieni. Czyli na przykład przez 10 lat możemy mieć taką pandemię. No, ale raczej nie. Raczej nie. Raczej to wszystko idzie w dobrym kierunku. Lek już mamy przecież. No, sami siebie przeleczymy. Tak naprawdę placebo to jest tylko definicja. To nie ma znaczenia, jakby ta sfera materialna w tym, bo ty przecież połykasz neutralną rzecz. No to jak cukierka bizjat, no to już cukierek jest na czymś bardziej, co można nie nazwać tego już placebo. No placebo jest po prostu pojęciem, to jest definicja. No właśnie, a jak się przypisze tą definicję do siebie, że to jest moja definicja, no to ja mogę mieć tak naprawdę na wszystko, każdą dolegliwość, na każdą nierównowagę, takie własne, wewnętrzne placebo. To się nazywa właśnie automatycznym systemem zdrowienia. Takie właśnie automatyczne placebo, że zawsze działało placebo, nawet jeżeli ludzie jeszcze się nie dowiedzieli o placebie, no to ono już zawsze działało. No to jest to właśnie. To jest automatyczny system zdrowienia. A niektórzy mówią, że to jest układ odpornościowy. To taki opór on jakby miał stwarzać się. No czy masz coś, co ci stwarza opór? Tak to wygląda. No nie jest tak przecież. To jest automatyczny system zdrowienia. To on jest, to można powiedzieć, właśnie dlatego on się uczy. No i ma lepsze warunki do nauki. No to się lepiej uczy, a czyli tak naprawdę nawet pierwszy kontakt z czym spotyka się ten automatyczny system, no to automatyczny system ma to do siebie, że on ma mechanizm wsparcia od wszystkiego, co jest. Więc automatyczny system automatycznie uleczy cię z każdej możliwej choroby, tej naturalnej i w ogóle. No, on cię ma oczyścić do zera. Znaczy się wyczyścić całego takiego, żebyś był w równowadze. No, tak to działa przecież. Tak działa wsparcie. Dyskretnie. Dyskretnie. No, czasami pokazuje, że jest wsparciem. Na przykład, że to wsparcie musi działać. Na przykład, no, czasami nie może zrobić tego tak dyskretnie, to cię musi temperaturę trochę podnieść do pracy. No, potrzebuje do swojej pracy trochę wyższą temperaturę niż obecnie. No, bo potrzebuje więcej ruchu zrobić, na przykład z tym. Znaczy, czyli wejść, można powiedzieć, wejść w pewną częstotliwość, na której tak naprawdę musi nauczyć się na przykład ten wirus. No bo tak, no przecież te wirusy powstały w temperaturę 36,6. One się w tym dobrze czują. A jakby pracowały w 39, no to co? Lepiej by funkcjonowały, czy gorzej? Nie musiałyby się dostosować, żeby pracować tak samo w jednej i w drugiej temperaturze, to musiałyby się po prostu, no, dostosować do tej temperatury. No coś z sobą zrobić delikatnie, żeby być, powiedzmy, tak samo wydajnym. A automatyczny system zdrowienia, no, radzi sobie w każdej temperaturze.
On nawet jest tak automatyczny, że potrafi wejść w 42 i wyżej. I spotka się na tak wysokim, z tak wysokim oporem. No właśnie, czyli tak naprawdę automatyczny system zdrowienia umiera razem z tobą. No ręka w rękę umieracie. Przy czym on jeszcze powinien być, funkcjonować dłużej. No jeżeli wracasz do formy duchowej, no to jeszcze będąc w tej formie duchowej możesz się cofnąć i powiedzieć, no dobra, to jeszcze sobie wrócę na chwilę. I można, można. On dalej wspiera. Także nawet po śmierci można liczyć na jego wsparcie, na tyle, że no, w sytuacji, gdzie nie żyłeś, możesz normalnie grać piłkę nożną. Także, no tak, działa automatyczny system zdrowienia, ale nie wiem, no jakbym ja miał zaprojektować, ktoś by mi powiedział, zaprojektuj układ odporności do organizmu. No to od czego bym zaczął? No od jakiejś tarczy, pancerza albo igieł, nie wiem. A nie, że my mamy właśnie, idziemy w odwrotną stronę, mamy coraz lżejszą skórkę, delikatniejszą. Nie musimy mieć pancerza, no to jakby to był automatyczny, nie automatyczny, tylko jakby to nazywacie, układ odpornościowy, no to ten układ odpornościowy w pewnym momencie no zrobiłby pancerz wokół ciała. No bylibyśmy odporni na urazy, jakieś pobicia czy wypadki w samochodach. No tak jak żółw na przykład jeszcze w takim pancerzu na przykład żyć, to no to w tą stronę to powinno iść przecież, a nie w stronę delikatności i większej wrażliwości. No to układ odpornościowy na zewnątrz by stwarzał wielką wrażliwość. No nie, no to nie pasuje. Ta nazwa nie pasuje w ogóle do człowieka. Automatyczny system wsparcia, automatyczny system zdrowienia, to jest, według mnie, to jest dobra nazwa. No i jak ktoś chce jakąś inną, lepszą, to czemu nie, ale no to tak najbardziej wyjaśnia chyba całe zjawisko. No dobra, to co? To dziękuję.